Także na samym wstępie chcę tylko prosić, stawić łapkę w górę o subskrypcji, bo mnie to bardzo motywuje i koniecznie kliknijcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A komu to potrzebne? A komu to potrzebne? A właśnie. dlaczego? Dlaczego? Także, Jocie, witajcie, jestem w 20. odcinku na moim kanale. Jak dzisiaj szybko, ponieważ to będzie materiał informacyjny, a mianowicie, w tym tygodniu myślę, że już nie pojawią się żadne filmiki oprócz tego, ponieważ nie dość, że wyjeżdżam, gdzie wiecie, na ferie na 4 dni i będzie mi aż do czwartku, to będę chciał zagrać w ten weekend Food Champions. Bardzo chciałbym streamować właśnie, kiedy gram w Food Champions, to też robię jakieś filmy, youtuberzy, ale niestety mój internet mi na to nie pozwala i po prostu gdybym streamował, to nie dość, że stream byłby jakości, nie wiem, Minecrafta z 2009 roku, to i po prostu gra FIFA nie działałaby na pewno tak, jakbym tego chciał. No ale cóż, dzisiaj pojawi się ten materiał mniej więcej około 20, bo nagrywam go przed 19, tak mówię, to jest spontaniczne nagranie, bez żadnego przygotowania, bez żadnego scenariusza, bo po prostu chciałem, żebyście wiedzieli i żeby też ta aktywność na kanale była podtrzymana. Tak, mam nadzieję, że nie, w czwartek mi się może raczej na pewno coś uda wrzucić, ponieważ już mam parę nagranych materiałów, tylko muszę je zmontować, nie na parę, jeden nagrany materiał, ale muszę go na pewno zmontować. I oprócz tego szykuję tak naprawdę na kanał jeden specjal z okazji, to znaczy, że bez okazji, ale dzięki bardzo ogólnie za przyjęcia wszystkich moich materiałów, odkąd wiem maskę, te materiały się przyjmują się naprawdę bardzo fajnie, za to wam właśnie bardzo dziękuję. Ale do rzeczy, jeśli właśnie chodzi o FIFA, to chciałbym nagrać parę odcinków, nie wiem, za tydzień i żeby mieć też na zapas jakiś na wiecie, znowuż na szkołę. Ponieważ kiedy będzie szkoła, tak naprawdę nie będę miał za bardzo jak grać w Champions, ani po prostu nagrywać, ani za bardzo grać w FIFA, ponieważ to jest taki okres, gdzie ja już przygotowuję się do wybrania szkoły i chciałbym jak najlepszy, do najlepszej szkoły się dostać, aby właśnie rodzice mi załatwili internet ze światłowodem, bo niestety no, w domu nie mamy. Mój internet łączy się po prostu przez Wi-Fi i upload to nie tam w granicach 0,1 uploada. To jest bardzo słabe, download 5 megabitów. To jest akurat w miarę jednego tego downloadu. Upload jest bardzo słaby i przez to moje filmy są fatalnej jakości. I ogólnie mam nadzieję, że w Champions pojawi się raport. Za tydzień w czwartek pojawi się raport. Ponieważ wcześniej nie zdążę go zmontować, tak jak mówię, będę grał bardzo szybko w Champions, ponieważ chcę się wyrobić. Mam cały piątek. Pół soboty, bo nie no, może nie wiem, 3 godziny w sobotę znajdę, ponieważ to niby jest wolny dzień, ale nie będzie mnie w domu przez pół dnia właśnie. I w niedzielę mniej więcej od 12 wyjeżdżam. To wychodzi na to, że na początek mam mniej więcej, nie wiem, 10 godzin. To jest dosyć słabe, ponieważ będę musiał rozegrać te wszystkie spotkania właśnie 10 godzin, a ja nie będę również grać w FIFA, wiecie, tam parę meczów pod rząd, paręnaście meczów pod rząd. I to sprawia, że po prostu głowa strasznie mnie boli. Nie potrafiłbym na przykład streamować, nie wiem, 12 godzin, 24 godziny, bo to by było dla mnie za dużo. I mówię, jestem trochę takim nerdem, ja o tym wiem, bo normalny dzieciak chyba nie siedzi i nie nagrywa jakichś materiałów na YouTube, które tak naprawdę i tak mi dysko nie przyniosą. Ale jako, że dzisiaj tak jest czwartek, 24 stycznia, teraz spojrzałem sobie właśnie na ekran na monitorze, ponieważ tam mam kalendarz. I myślę, że harmonogram materiału będzie nawet podtrzymany. Postaram się nagrać właśnie dzisiaj ten odcinek. I jeżeli pójdzie wszystko zgodnie z planem, wleci jakiś odcinek, mam nadzieję, że w sobotę, a potem myślę, że gdzieś we wtorek. Zaplanuję właśnie, jeżeli zdążę w ogóle zmontować i nagrać, to jakiś odcinek pojawi się we wtorek. Także jeżeli będziecie mieli czas, myślę, że około 13 może we wtorek się pojawi odcinek. Ale to też właśnie zależy, czy uda mi się te materiały zmontować. Wiem, że nie będzie mnie w domu, ale rzeczywiście na YouTube jest taka możliwość, że z uploaduję tak naprawdę ten filmik na przykład dzisiaj, a wy będziecie mogli go zobaczyć dopiero w, nie, właśnie wtorek. Myślę, że to będzie optymalny dzień, żeby właśnie nagrać dla was, to znaczy, żebyście zobaczyli jakiś odcinek, bo też nie chcę, żeby na przykład dzisiaj, jutro i pojutrze był materiał i do czwartku już nic nie będzie. Ja czegoś nie chcę, ja nie jestem profesjonalnym youtuberem, ani nikim profesjonalnym. Ogólnie gdybym nie grał w Champions FIFA, to myślę, że spokojnie nagrałbym dla was parę materiałów, chociażby z CS-a, czy luźno w FIFA, jakieś luźne materiały. A tak po prostu, wiecie, gram w Champions, to jest coś takiego, że nie macie za bardzo czasu.
I ja chcę poświęcić ten czas na FIFA, ponieważ w FIFA mam jakieś tam osiągnięcia, wiecie, raz wbiłem top 100, raz wbiłem elitę, raz wbiłem golda i dwa razy silvera. Z czego? Te dwa razy silvera wbiłem, bo nie grałem, raz nie grałem właśnie pełnego Food Champions, a raz po prostu podzieliłem się z moim bratem, żeby po prostu ja w Food Champions nie miałem za bardzo czasu, żeby sobie zagrać te 30 meczy. No i cóż, tak to się prezentuje, tak myślę, że już wszystko powiedziałem. A, no właśnie bez sensu zacząłem o tym Food Champions i w ogóle o FIFA. Chciałem to porównać do YouTube'a, ponieważ na YouTubie nie wiem, czy mi się uda wybić. I nie wiem, jak to będzie, po prostu teraz nagrałem to tak trochę z fanu, ponieważ zacząłem to w pierwszej klasie gimnazjum, potem wiecie, były jakieś przerwy pół roku, nagrywam 4 materiały, pół roku przerwy i od mniej więcej pół roku pojawiały się materiały regularnie. Najdłuższa przerwa to było mniej więcej, nie wiem, 2 tygodnie, ponieważ wtedy też właśnie nie miałem czasu. Mówię, w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, ciężko jest znaleźć czas na cokolwiek. To po prostu chciałem właśnie wam nagrać taki krótki materiał informujący. Wiem, że może będzie słaby odzew, myślę, że pod tym materiałem, bo to nie jest ani ciekawe, ani nie ma jak to jakoś rozmontować. Na tym się za bardzo nie zmontować. Po prostu taki krótki materiał na spontanie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną jeszcze dłużej i koniecznie docenicie ten filmik, bo naprawdę ostatnio moje przyrosty na YouTubie wreszcie wracają na dobre tory i mam nadzieję, że będzie tak zawsze. Trochę muszę od was wyłudzić. Nie no, żartuję, ale po prostu bardzo by mi bardzo miło, gdybyście po prostu zostawili łapkę w górę. To wszystko. Napisali ewentualnie komentarz, jak wam się podoba moja twórczość i czekacie na te materiały. Teraz nie wiem, jak to materiały vloga, sytuacja, kiedy to właśnie dużo dzieci, w szczególności tak młodzieży, no dobra, nie dzieci, młodzieży czeka na jego materiały. No cóż, na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że w sobotę. No i oczywiście, strzałeczka.